Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na kanale Centrum Edukacyjnego Powiśle. Naszym gościem jest pan Lech Jęczmyk. Dzień dobry, panie Lechu. Dzień dobry Państwu. Szczęść Boże. Daj Boże. Panie Lechu, zacznijmy od smutnej sprawy. Dotarła do mnie wczoraj, niestety za pośrednictwem gazety, no bo wcześniej jakoś tego nie zauważyłem w necie, być może nikt na ten temat nie pisał. Wiadomość o śmierci Antoniego Zambrowskiego. To był syn komunistycznego dygnitarza żydowskiego pochodzenia, Romana Zambrowskiego, który chyba był ministrem spraw zagranicznych nawet w pewnym okresie. Natomiast z tego, co wiem, to pan chyba znał świętej pamięci Antoniego Zambrowskiego osobiście. Czy pan ma jakieś wspomnienie na temat tej osoby? Mam wspomnienia z bardzo wczesnej młodości, kiedy tak się złożyło, że ja z łaski Kuronia musiałem studiować filologię rosyjską, bo na wszystkie inne uczelnie miałem barierę. Nie mogłem studiować po tym, jaką on mi wystosował opinię. No ale w końcu byłem zadowolony z tych studiów, ale to inna sprawa. I tam moje koleżanki to były przeważnie Żydówki, które chodziły do średniej szkoły w Związku Sowieckim, w czasie wojny jeszcze. No i to znały dużo lepiej rosyjski od pana. Początkowo w formie mówię, ale wcale nie. Wcale nie, jak się okazało, bardzo szybko. One myślały, że w związku z tym, że one znają rosyjski, chodziły do szkoły, to im będzie bardzo łatwo. Natomiast jak przyszła gramatyka języka polskiego, gramatyka historyczna języka polskiego, gramatyka historyczna języka rosyjskiego, starocerkiewno-słowiański, no to one odpadały. Chyba żadna z nich nie zrobiła magisterium. Miały tak zwane dyplom ukończenia studiów bez magisterium. No i miały takie, nie wiem, można powiedzieć, że zbiorowy życiorys. Po tych studiach wszystkie poszły pracować do cenzury. Potem w cenzurze obchodzi... Ale to znaczy co, teksty po rosyjsku cenzurowały? Nie. Polskie teksty. Po prostu załatwiły. Jedna z nich tam od dawna pracowała i ściągnęła koleżanki. I potem była wojna siedmiodniowa arabsko-izraelska. 1967 rok, tak? Chyba we wrześniu. Nie, wcześniej nawet. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie, nie chcę mylić. Tak. I one obchodziły hucznie zwycięstwo Izraela. W związku z tym za jednym zamachem wszystkie je wyrzucono razem. I wtedy głównie chyba powyjeżdżały do Izraela. Jedna z nich była agentką sowiecką, została zastrzelona w łóżku w nocy. W Izraelu? Nie, w Warszawie. A jeszcze w Warszawie. No, mniejsza z tym. Takie to było towarzystwo. I w tym wszystkim, kiedy miałem 20 lat, 19, no to się tam spotykaliśmy. Często w jednym, powiedzmy, gronie. Chyba byłem na ślubie Antka nawet. I on był zupełnie inny w tym towarzystwie. Rzeczywiście był skrajnie uczciwy, nie ulegał żadnej żydowskiej propagandzie, mówił prawdę. Napisał zresztą taką książkę o swojej młodości, o studiach w Moskwie, również uczciwą, choć nudnawą, muszę powiedzieć. Nie chciałbym takich studiów zaliczać, jak on tam miał. W wyjątkowo trudnej znajdował się sytuacji. Jako Żyd w towarzystwie komunistycznym nie był do końca przyjmowany tam, był odstawał od nich, ale również w towarzystwie, znaczy polskich jakby studentów i później młodych ludzi, też był trochę nie na miejscu, bo to znowuż mu w drugą stronę szkodziło to żydostwo i komunistyczne środowisko. Był chyba samotny bardzo w życiu, wytrwał w swojej uczciwości. To on między innymi jeszcze zdążył napisać, że ten Tomasz Gross od sąsiadów, od tej antypolskiej książki, że napisał ją
na życzenie, na polecenie Jacka Kuronia właśnie, który mu zagroził, że jak nie napisze takiej książki, to on powie, jak on się zachowywał w 1968 roku. Czyli Kuroń do końca pozostał taką niestety, pozostał komunistą, on zawsze mówił. Byłem, jestem i będę do końca życia komunistą. No to różnie bywało. On z początku był wiernym stalinowcem. Mówimy teraz o Kuroniu. Potem skłonił się w stronę trockizmu. Razem z Modzelewskim napisali tę książkę. Właśnie taki apel, pomysł w ogóle, jak organizować Polskę, robotników. Jego pomysł polegał na tym, żeby na przykład... To był list do partii chyba, tak? To się nazywało. Tak, tak. Chodziło mu o to też, żeby rakiety na przykład ustawiać w zakładach pracy i komitet robotniczy by decydował o ich użyciu. Tak. Z bronią atomową najlepiej. Najlepiej z atomową, tak. Aha. No więc taki. Potem zrobił się jakimś właśnie takim opozycjonistą, ale też partyjnym, komunistycznym. Przecież on rozwalił harcerstwo. Jeździł po szkołach, ustawiał harcerzy i wyrywał im krzyże harcerskie razem z materiałem w luz. Walterowcy. Walterowcy to byli. A jak znalazłem opis, jak walterowcy jadą na obóz harcerski. Po dwóch jechało w limuzynach z kierowcą. Bo to rodzice pracowali w ministerstwach i gdzie indziej. Oczywiście. No i w ten sposób jechali. A w prawach harcerskich usunął, harcerz nie pije i nie pali, było tak. O, to taki... Więc to on usunął, bo on lubił i pić, i palić, więc usunął. Wszystko na P lubił. No, mniejsza z tym. W każdym razie Antek był w bardzo trudnej sytuacji w związku z tym, że do żadnego... Wracamy do Antoniego Zambrowskiego teraz. Tak. I myślę, że był w tym wszystkim bardzo osamotniony i zasługuje na współczucie, a ponieważ był, przyjął katolicyzm, to trzeba również i słowo modlitwy. W dziwnych pokazać. Okolicznościach przyjął katolicyzm. No, to znaczy ochrzczony był w bardzo dziwnych okolicznościach w sowieckim domu. Jego ojciec wtedy był chyba szefem Wydziału Politycznego pierwszej Dywizji imienia Tadeusza Kościuszki w Sielcach nad Oką, a on wtedy przebywał w sierocińcu na terenie Związku Sowieckiego. Tak. To się nazywał Dom Dziecka. Nie wiem, czy wolno Dziecat? Było mówić. Wspominać już... Nie. Dziecat to było żłobek takie. Czy to... Nie, to były domy dziecka takie. Masę było tego przecież. Bo mnóstwo sierot. W czasie rewolucji i tego zginęło. Masę rodziców błąkały się te dzieci, tak zwani bezprizornie, prawda? Czyli bez nadzoru. I to byli, no jeden z moich przyjaciół był w takiej bandzie bezprizornych. W jaki sposób odżywiali się w czasie wojny? Napadali na magazyny wojskowe, bo tylko tam było jedzenie. Drutem dusili wartowników i dobierali się do tych zapasów. No i właśnie w takim domu dziecka Antoni Zambrowski został ochrzczony z wody, jak to się mówi, nie przez kapłana, tylko przez swojego kolegę, katolika, prawdopodobnie Polaka. Polak jego kolega, katolik wierzący. W Związku Sowieckim Polak to katolik, to nie ulega wątpliwości. No i później, czyli miał chrzest z wody, natomiast oczywiście w latach 1956, kiedy został kandydatem do partii, wstąpił chyba, przyjęty został dwa lata później, w 1958. Przez 8 lat był członkiem partii PZPR, a w 1966 został wyrzucony z partii jako właśnie odchylenie no, trockistowsko jakieś tam. No, był kojarzony z tymi z komandosami generalnie. Taką łatkę mu przyczepili, go wyrzucili. Równocześnie to jego nawrócenie wtedy nabrało realnych kształtów. To był okres milenium Chrztu Polski, 1966 rok. Angażował się w różne działania i przykościelne.
kulminacją jego działań przy kościele, to znaczy w latach 70. w sprawach kultury działał chrześcijańskiej, a w latach 80. w stanie wojennym nawet działał w przykościelnym ruchu trzeźwości. Działał na rzecz trzeźwości Polaków, co jest dziwne, bo Żydzi najczęściej Polaków w historii rozpijali, a on, mimo że no, został katolikiem, przestał być Żydem w sensie wyznaniowym, dbał właśnie o to, żeby Polska była trzeźwa. Wtedy podobno klepał wielką biedę, nie miał stałej pracy w latach 80. Wreszcie otrzymał pracę po tak zwanej transformacji w tygodniku Solidarność i już jako dziennikarz tygodnika Solidarność trochę stanął na nogi. A czy spotkaliście się może w Związku Literatów Polskich? Tam akurat go nie pamiętam. Ja byłem dosyć krótko w Związku Literatów, bo mnie przyjęto w roku 79, a w 81 już to rozwiązano. Czyli dwa lata. Zdążyłem być sekretarzem Głównej Komisji Rewizyjnej. Znałem tych, bo jako tłumacz nie mogłem być we władzach Związku Literatów, ale mogłem być w takiej pomocniczej organizacji. No i to było też niezłe towarzystwo, ale to odrębna historia. Bynajmniej nie było to towarzystwo trzeźwościowe. No nie, literaci nie słyną z tego. Okej. Okay. Nawet niektórzy nazywają ich półliteratami w związku. Panie Lechu, dotarła do nas inną drogą do pana, inną drogą do mnie informacja niepotwierdzona w mediach głównego nurtu. Ja widziałem na różnych takich portalach angielskojęzycznych, w języku polskim też się ta informacja pojawiła, że 3 lutego, czyli 4 dni temu, o godzinie 13:23 w Szwajcarii został aresztowany George Soros. George Soros został podobno aresztowany przez członków tak zwanego Przymierza. To jest organizacja, która działa pod parasolem Pentagonu, taka militarna, powiedzmy, organizacja. I aresztowanie było związane z tym, że Soros, mówi się o dwóch rzeczach, głównie, przynajmniej w tym tekście. Po pierwsze, że jego firmy miały wpływ na urządzenia liczące głosy przy wyborach amerykańskich, no pewnie nie tylko amerykańskich, pewnie w Polsce i w innych krajach też Soros liczył głosy, a wiadomo, to jest najważniejsza osoba, która liczy głosy. Nie ci, którzy głosują, tylko ci, którzy liczą głosy. Nasze urządzenia były produkowane w Rosji. Mm-hmm. Więc chyba tam Soros został wygnany z Rosji, jego wszystkie agentury i z Węgier. I z Izraela. No tak. Izraelu czyli też go nie lubią. Rosja, Węgry, Izrael, Soros persona non grata. No ale właśnie, podobno administracja amerykańska uważa, że on też manipulował przy tych ostatnich i przedostatnich wyborach amerykańskich. To jest jeden zarzut, a drugi to właśnie kryminalny w zasadzie zarzut, handel ludźmi. Na jakieś, również dziećmi, na jakieś organy, podobno do jakichś rytuałów satanistycznych, więc po prostu, że trudnił się przy okazji również takimi rzeczami. Przypomnijmy, że Georgi Schwarz, bo prawdziwe jego nazwisko to jest Schwarz, to był Żyd węgierski, który w 1946 roku uciekł z Węgier podczas konferencji, poprzez zjazdu Esperanto, który się odbywał na Zachodzie. On był esperantystą, tak jak wielu Żydów, jak zresztą sam założyciel, Zamenhof, tak? Z Białegostoku. On się angażował w... No to były takie projekty globalistyczne, stworzenia jednego rządu światowego, jednego języka. Stalin wydał takie opracowanie jak na ten temat, które... Wydaje mi się, że dziś jest trudno dostępne, a wtedy nas chyba nawet tego uczono w szkole, gdzie miały być początkowo języki strefowe, tak żeby tylko kilka na świecie zostało tych języków, a potem miał być wprowadzony jeden światowy. Ciekawe, że te projekty Stalina znajdowały żywy oddźwięk u amerykańskich miliarderów,
między innymi ich przedstawiciel, bo nie sam miliarder, tylko ich jakby sekretarz i sługa Zbigniew Brzeziński, był jednym z tych, którzy proponowali wprowadzenie zmian do konstytucji amerykańskiej, tak żeby można było ją uzgodnić z konstytucją sowiecką. Konstytucja sowiecka była zresztą... Ciekawy kierunek zmian. Tak, ale konstytucja sowiecka była zresztą bardzo dobra z punktu widzenia czysto prawnego. Tylko niechby ktoś nikt jej nie stosował próbował się powołać na nią. Natomiast okazała się bardzo wygodna przy rozwiązywaniu Związku Radzieckiego, gdzie było... Konstytucja stwierdzała, że każda republika, która ma granice ze światem zewnętrznym, nie radzieckim, może zażądać samodzielności. No i generalnie tak te granice były wytyczone, że chyba nie było republik, która byłaby w środku. Chyba nie były jakieś autonomiczne. Na przykład tatarska została w ten sposób nad Wołgą, prawda? To było po przeniesieniu Tatarów z Krymu, tak? Po wysiedleniu ich z Krymu. Nie, oni tam mieszkali już wcześniej. Krymska sprawa to jest... No ostatnio czytałem artykuł takiego żydowskiego zresztą autora, izraelskiego, który mówił, że Rosja musiała zdobyć Krym. Dlaczego? Krym to było państwo zajmujące się handlem ludźmi. Powiada się, że Rosjan, tam poddanych rosyjskich, około 1 000 000 oni zdobyli. Również polskie jasyry uprowadzano przecież i sprzedawali później do Turcji czy gdzieś tam, prawda. A wyjątkowo, jeżeli ktoś był rzemieślnikiem, to mógł sobie na Krymie gdzieś tam otworzyć warsztat i urzędować w stanie takim półwolnym. Także... Panie Lechu, ale czy pan myśli, że to aresztowanie to jest, jak tak się nieraz mówi, fake news, że to jest ten, bo nie, nikt tego nie potwierdza. No to o tym powinna krzyczeć cała prasa. Tego nigdy nie stwierdzimy. No, no. U nas zwłaszcza on miał bardzo dużo przyjaciół i ludzi, których opłacał. Miał na pensji, prawda? Ma na pensji jeszcze. Ciekawe, czy przestanie wypłacać. Płacić pensji. Tak. No więc tego na razie się nie dowiemy. Czekamy na dalsze wiadomości. Byłaby to niezwykła jakby sensacja, bo on bardzo duży wpływ miał na wiele spraw. No on właśnie był zwolennikiem tej globalizacji za wszelką cenę. Likwidacja rodziny, likwidacja państwa narodowego. Sprowadzenie uchodźców. Tak, czyli wymieszanie w ogóle generalnie ludności, multikulti, coś wspaniałego, prawda? Tylko że w multikulti niemożliwa jest demokracja, ale tak daleko on nie sięgał w swoich programach. Jasne. Panie Lechu, kolejna sprawa. Chciałbym pana zapytać, jak pan widzi te dwa filary państwowości, każdej państwowości, także polskiej państwowości, jakimi są dyplomacja i wojsko? Zwłaszcza chodzi o stan obecnej polskiej dyplomacji, polskiego wojska. U pana Mickiewicza to była dyplomacja i łowy. I łowy. Tak, ale naprawdę to jest dyplomacja i wojsko. No więc, jeżeli chodzi o dyplomację, to prawdziwy taki majstersztyk Polska dokonała, wypowiadając w jednym tygodniu wojnę Chinom i Iranowi. Przy czym jest, jak zwykle jest osamotniona dosyć w tych swoich historiach. Otóż Niemcy, Francja, Wielka Brytania utworzyły instytucje do handlu z Iranem, która nie podlega amerykańskim sankcjom. Proszę bardzo, Amerykanie nakładali sankcje na tych, którzy chcieli handlować i handlowali z Iranem. No to stworzono taką organizację, która jest pewnie prywatną organizacją jakąś i tyle, że te państwa do niej należą. I będą sobie oczywiście tego zjazdu antyirańskiego, który ma się odbyć w Warszawie, no, dać się wrobić w to jest coś strasznego. Są
Tutaj nareszcie Polacy się ruszyli i są takie listy protestu wysyłane przez wiele podpisane przez wiele organizacji do prezydenta i do premiera. Ja nie czytałem, podpisałem jedną z takich dokumentów, ale jakoś nigdy nie miałem serca do korespondencji z prezydentami i premierami, więc osobiście wysłałem SMS-a z pozdrowieniami do ambasady irańskiej i podziękowania za to, że tak ładnie się zachowali w stosunku do Polaków w czasie, kiedy armia Andersa wychodziła z Rosji właśnie do Persji. No to taka dyplomacja. Nadal wojujemy, prowadzimy wojnę z Białorusią, z Rosją, z Niemcami jest stan taki napięcia, powiedzmy, właśnie z Unii Europejskiej, gdzie nas traktują jak psa i starają się możliwie Polsce zaszkodzić, prawda? W tej chwili w obronie konkurencji producentów mięsa czy drobiu występują przeciwko Polsce i oskarżają, że chore mięso chorych krów im przysłano. One nie były chore, tylko jak krowa złamie nogę, to ją czym szybciej trzeba zabić, prawda? Bo a nogi mają coraz słabsze. Nogi, no, są rzeczywiście takie wychowanie oborowe, gdzie krowy w ogóle nie chodzą, stają, są wielkie, te cycki mają potworne do produkcji mleka, jeżeli to jest rasa mleczna, jeżeli mięsna, to są bardzo potężne, a ponieważ nie chodzą, te nogi wręcz się pod nimi załamują. Ja w Stanach Zjednoczonych widziałem hodowlę bydła. Było 40 stopni mrozu w Iowa City. Ameryka jest tak zbudowana, że góry są wzdłuż kontynentu, a w poprzek nie ma nic, czyli wiatry z bieguna północnego hulają aż głęboko do południa. I patrzę, krowy stoją na dworze. Pytam farmera, czy nie ma obory, czy coś takiego. Mówię, obora to bardzo kosztowne wychowanie. Mówię, a one takie włochate dosyć. Zahartowane. Zahartowane. Ja mówię, no, ale co, padają? Mówię, parę padnie w ciągu roku, ale to jest tańszy, mniejszy koszt niż budowa obory. No więc można i takie mieć bydło, prawda, wydelikacone, jak Europejczycy mają, albo takie mocno zahartowane, jak Amerykanie mają często. Panie Lechu, minutka przerwy, to wytniemy, bo widzę, że chyba nie może trafić ten pan z pobudki od Grzegorza Brauna, który pierwszy raz ma tutaj być. Przepraszam. No witam, witam. Jest pan gdzieś tu w pobliżu? ...622, bo ja właśnie prowadzę jeszcze wywiad przez parę minut. Jest na korytarzu pan. Na szóstym piętrze. Ale na szóstym pan jest? Ale może na piątym, przy windzie. Bo ja żadnego fotela tutaj w pobliżu nie widzę. Dobra, dobra. Aha. 635? To w drugą stronę. Za chwilę, jak skończymy. Dobra, dobra, dzięki. ...635, mówi gościu się. Siedzę pod 635. No, no to już tutaj. Żona poszła i go zaraz sprowadzi. Dobra.
Widziałem, że się dobija wyciszony telefon, ale gdzieś tu jest w pobliżu. Dobra. To już? Tak, ja, bo żeśmy mówili o tym Iranie. No to tyle, tyle, jeżeli chodzi o dyplomację naszą. Nie tyle, nie tyle. Panie Lechu, mam jeszcze jedno pytanie. Tak. Jak pan ocenia to, że spotkanie Grupy Wyszehradzkiej będzie w Jerozolimie? I że jako gospodarz wystąpi Netanjahu? Czyżby Izrael leżał w Europie Środkowej? Proszę pana, odnoszę wrażenie, że Izrael leży tam, gdzie chce. Ponieważ na przykład w Mistrzostwach Europy drużyny izraelskie biorą udział. Chociaż po drodze jeszcze jest właśnie Iran i tam parę państw, które nie biorą udziału w Mistrzostwach Europy. Izrael może wszędzie. Także Wyszehrad w Jerozolimie, tak? Tak. No tak, w dodatku Jerozolima, która przecież miała być państwem wspólnym Palestyńczyków i Izraela, przenieśli tam stolicę. To jest bardzo ważny ruch, kolejny ruch, taki agresywny. No, w metrze warszawskim widziałem informacje, tam takie filmiki puszczają. Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej w stolicy Izraela, Jerozolimie. No tak. Czyli państwo polskie już uznaje, że jest tak, to stolica. To jest bardzo ważne stwierdzenia i w ten sposób się oswaja ludzi z pewnymi, no, z faktami dokonanymi. No, jak to komentować? Węgry się godzą na to? Godzą się. Zaprosili Netanjahu chyba 2 lata temu na spotkanie Grupy Wyszehradzkiej do Budapesztu i w Budapeszcie obok tych 4 flag państw Grupy Wyszehradzkiej wisiała flaga Izraela. Czyli precedens już był. Czyli Wyszehrad przesuwa się na południe jakby. Może formalnie przyjmą Izrael. To byłoby uczciwe wtedy. I wtedy musielibyśmy Palestyńczyków mordować. No, to byłoby uczciwe w sensie, że... Przechodzimy do drugiego filaru, czyli do wojska. Ostatnio, komunikat nawet chyba z dzisiejszego dnia. Ministerstwo Obrony Narodowej wdraża plan budowy Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. Bardzo ważne. Bardzo ważne. Tylko, że spóźnione o 10 lat co najmniej. Natomiast mieliśmy w ubiegłym roku defiladę wojskową, w której pokazywano armię, uzbrojenie znakomicie przygotowane na poprzednią wojnę. Mówi się, że kiepscy generałowie zawsze przygotowują się do poprzedniej wojny. No i tak właśnie tym... Tak to wygląda. Teraz zaczyna się organizować cyberprzestrzeń, kiedy wszystkie kraje wkoło mają ją dalej rozwinięte. I druga rzecz, przykra dla mnie. Ja jestem z wykształcenia wojskowego, jestem porucznikiem. Byłem, można powiedzieć, bo teraz jestem starcem, ale byłem porucznikiem rezerwy i dowódcą plutonu ciężkich karabinów maszynowych. Mm. Bardzo lubiłem tę broń. No i w związku z tym czuję się związany również uczuciowo z naszym wojskiem. I jest mi bardzo przykro, kiedy naszych żołnierzy wysyła się do wojen napastniczych. Polska w całej swojej historii się nie miała wojen napastniczych. My broniliśmy swojego stanu posiadania, czasami dochodząc nawet do przesady, kiedy uchwalono, że Sejm może uchwalić wydatki na wojsko, kiedy wróg jest już w granicach. No dzisiaj, zwłaszcza dzisiaj, byłoby to trochę za późno. No ale tak, tak to było. Natomiast raz braliśmy udział w wojnie takiej kolonialnej i agresywnej, to znaczy w wojnie przeciwko Hiszpanii. Nasza Samosiera, z której słusznie jesteśmy dumni jako z wyczynu wojskowego, ale... Ale z samej wojny nie powinniśmy być. Nie powinniśmy być. No i drugie to... Bo to była po stronie masońskiej przeciwko katolikom, żeśmy walczyli, niestety. Tak. I Santo Domingo,
gdzie wysłano, nie wiadomo było co zrobić z tymi naszymi wspaniałymi kawalerzystami. Wysłano ich na San Domingo, gdzie w celu uśmierzania powstania tamtejszej ludności czarnej. To znaczy, oni byli już tak wymieszani z Murzynami i tego. I tutaj Polacy wyszli z tego obronną ręką, ponieważ w odpowiednim momencie przeszli na stronę powstańców i po zwycięskim powstaniu dowódca wydał rozkaz, żeby zamordować wszystkich białych z wyjątkiem lekarzy i Polaków. No proszę. Czyli fraternizacja następuje. Nasze chłopaki, tak mazowiecka, taka biedniutka szlachta czy coś, dogadała się z tymi powstańcami. I stąd do dzisiaj są tam, to byli sami mężczyźni, więc Polek nie było. Musieli się zaprzyjaźniać z czarnymi dziewczynami. I się zaprzyjaźniali skutecznie. Zaprzyjaźniali się skutecznie. Nadal istnieje tam pamięć żywa, że to są Polacy. Mają nazwiska Zieliński, Kowalski, zielone i niebieskie oczy, ale skóra już czarna. No więc to bardzo ciekawa grupa i też powinniśmy jako państwo polskie bardziej ich jakby dopieszczać, czy tam są oczywiście związki, nawet oni tutaj przyjeżdżali, ich przedstawiciele, ale to jako fenomen taki światowy powinno być bardziej rozpropagowane. No i tyle. I panie Lechu, jeszcze chciałbym zapytać, bo wiem, że pan śledzi publicystykę pani doktor Aldony Ciborowskiej. Ona bardzo ciekawe artykuły umieszcza chyba w naszym dzienniku. Tak. Wydaje mi się, że no, ta jej walka prowadzona przeciwko tak zwanemu zrównoważonemu rozwojowi, to jest pewien program realizowany między innymi przez ONZ, no i generalnie przeciwko temu całemu marksizmowi kulturowemu, jest bardzo, bardzo ważna. Bardzo dzielna kobieta i występuje w sprawach rzeczywiście najważniejszych, a często takich lekceważonych czy zapomnianych. Tu na przykład stwierdza, że trudno dostrzec zwyczajną pracę państwa w tym całym zgiełku medialnym. Państwa, które opublikowało już w tym roku około 200 aktów prawnych. 200 aktów w roku 2019? Tak jest. To wyobraża pan sobie, co to jest. Oczywiście żaden poseł nie jest w stanie tego przeczytać. Zaklepuje się masowo jakieś rzeczy przysyłane przez okupanta brukselskiego. To jakiś potworny bizantynizm albo turańszczyzna chyba. No bo co to ma wspólnego z cywilizacją łacińską, takie mnożenie aktów prawnych? To jest, a jednocześnie prowadzi do poniżenia prawa, no bo to jest... I pani Aldona pisze... Państwo przez wydawane przez siebie akty samo się rozmontowuje na rzecz struktur ponadnarodowych i wprowadza samobójcze przepisy według szablonów zmajstrowanych gdzie indziej. I dalej mówi, polskie państwo kroczy w stronę zlania się w inżynieryjnie zaprojektowaną konsumencko-produkcyjną magmę. Globalne funkcjonowanie laickości przy okazji. I jak mówi, dlatego wyrazem instynktu samozachowawczego Polaków byłoby powołanie polskiego prywatnego instytutu badawczego, który dokonywałby bieżącej analizy prawa i tak dalej. Do czego musimy dochodzić, żeby powstał instytut badający prawo prywatny i polski, tak? To znaczy, że te, które są ani, co najmniej wątpliwe. Ani polskie, ani właśnie ich źródło finansowania nie jest jasne. Nie no, źródło jest, to jest państwo za nasze pieniądze, ale przyjmują i potem w tym bałaganie prawnym właściwie zawsze się można na coś powołać, znaleźć jakiś kruczek prawny, tak jak teraz występują przeciwko naszym właśnie produktom
rolniczym. A przecież Polska, która się pozwoliła, no, społeczeństwo obywatelskie w okresie Okrągłego Stołu było rozmontowane. Występowały dwie grupy, które się zlały, to znaczy komuniści i tacy niby opozycjoniści, którzy w warunkach demokratycznych nie mieliby szans przejścia w lokalnych wyborach. Te dwie grupy zebrały się przy Okrągłym Stole i wspólnie przejęły władzę, której w inny sposób by nie mogły przejąć. I te nowe władze pozbawiły Polskę przemysłu. Nie trzeba tutaj wymienić nasze dwie stocznie wspaniałe, nasze, no więcej trzy, bo silniki okrętowe w Elblągu, przecież to była też wspaniała rzecz. No masę rzeczy, huty, kopalnie, to wszystko się albo już pozamykało, albo zamyka. Polska została odprzemysłowiona. Rozwija się bardzo dobrze rolnictwo. No to teraz zdusić rolnictwo, bo to jest konkurencja dla Francuzów, dla Niemców i tak dalej. A my mamy wciąż jeszcze mamy zdrową żywność. To powinien być nasz majątek i to powinniśmy lansować. No i szczepionki. Przy szczepionkach to ja mam tylko jedno pytanie. Czy one są produkowane w Polsce? Te, które nam, dzieciom tutaj, naszym wnukom i prawnukom moim już niedługo będą wbijane w ciało. Kto je produkuje? Jeżeli proszę sobie wyobrazić, jeżeli ktoś produkuje takie szczepionki za granicą, czy za dużo mamy takich leków zagranicznych, to może to być wspaniały sposób na wykończenie państwa, ludności jakiegoś państwa. Nie trzeba czołgów, nie trzeba samolotów. Wystarczą odpowiednie szczepionki. I pielęgniarki, które będą je... No właśnie, bo walczy ze szczepionkami pani Justyna Socha i ma z tego powodu kłopoty i jest skazywana przez sądy, więc... To jest też ciekawostka. Jeszcze pewnie ze 20 lat temu nikt by nie uwierzył, że coś takiego będzie możliwe. To znaczy pani Socha taką napisała petycję stop lobbystom farmaceutycznym w administracji publicznej. Big Pharma to jest w tej chwili struktura międzynarodowa, ponadnarodowa, która ma olbrzymią władzę i kosi olbrzymie pieniądze. Niektórzy mówią, że już to jest ważniejsze niż producenci broni na świecie. No tak. I ta... Ja sam widziałem w ośrodku zdrowia kiedyś na przykład, jak wchodzą tacy lobbyści, to ci mali. Mali lobbyści, da kubeczek jakiś, coś tam, książeczkę, takie rzeczy pomocne do pracy na biurku, na stole i namawiają na stosowanie jakichś leków. Mhm. Dają próbki, przynoszą i tak dalej. No więc pani Socha zadała pytanie ministrowi zdrowia Pawłowi Grzesiowskiemu, który poczuł się pomówiony tym pytaniem. Czy jest lobbystą koncernów farmaceutycznych? Za zadanie pytania została skazana na grzywnę 15 tysięcy złotych. No i proszę bardzo. Można polegać na naszych sędziach? Można. Zawsze są do dyspozycji. O sądach to jest osobna historia. To znaczy... Przygotowując się do przejęcia władzy nad światem, bo nie nad poszczególnymi nawet krajami, ktoś, ta nieznana z nazwy siła, prawda? Dzisiaj już to nie jest ten czas Hitlera czy Stalina, kiedy przywódcy
byli ubóstwieni, wręcz religie wokół nich budowano. Dzisiaj nie wiadomo, kto to robi. W każdym razie zostały spenetrowane sądy, to znaczy, że od wielu, wielu lat do sądów byli posyłani określeni ludzie, tak samo jak z innej strony do kościoła katolickiego. Tak również. Jest. Agentura. Agentura. Bardzo sprytna. No i oni po prostu działają jak za pociągnięciem sznurka, wiedzą kogo karać, a co popierać. Zwróćmy uwagę, mówiło się zawsze o klasycznym trójpodziale władzy, na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądową. Otóż dzisiaj władza sądowa uzurpuje sobie władzę, która do tej pory należała do władzy ustawodawczej. Oni decydują, jak rozumieć prawo, oni wprowadzają jakieś prawa przez te swoje sądy. Dzieją się rzeczy naprawdę niesamowite. No, to znaczy, wznoszona jest wieża Babel i jak każda wieża, ona się zawali. Pytanie tylko, ilu ludzi przygniecie. Tak? Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem na kanale Centrum Edukacyjnego Powiśle był pan Lech Jęczmyk. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże. Do widzenia państwu.